Witam w miniserii o datapakach. Pierwsza część będzie się skupiać na tym, jak zrobić datapaki, jak działają funkcje. Druga będzie o customowych recepturach na crafting, loot table, predictach i tak dalej. Trzecia będzie o world generation, czyli własne wymiary, biomy, struktury. Wszystko macie w opisie. Programy, jakich używam do pisania datapaków, to Notepad++ i Visual Studio Code. Aby zrobić datapak, standardowa procedura %updata%.minecraft save i wybieramy świat, na którym datapak będziemy robić. Niezależnie od świata, jaki wybierzemy, będzie tam folder datapacks. Tworzymy w nim folder o nazwie, jaką będzie mieć datapak. W tym folderze tworzymy plik pack.mcmeta. Bez tego pliku datapak nie zostanie wykryty. Do przedstawienia, co jest w pack.mcmeta, użyję generatora. Nie ma nic złego w korzystaniu z generatora tak długo, jak wiesz, co robisz. W nim możemy wpisać wersję gry, na której działa datapak, za pomocą liczby. Na przykład liczba 12 jest od pewnego snapshota do 1.19.4. Macie rozpiskę na Minecraft Wiki. Zmiana tych liczb z wersji na wersję nie jest wymagana. Jedyne co, to przy wygrywaniu będzie się podświetlało na czerwono, że jest nieaktualny. Ale póki komendy czy inne pliki są zgodne z wersją, będzie działało. Można dodać opis, który będzie się wyświetlał przy użyciu datapack list. A teraz przedstawię nowo dodane rzeczy od 1.20. Features to opcja, która pozwala na włączenie datapacków wbudowanych w grę, jeśli twój datapack ich wymaga. A filter block umożliwia wyłączenie rzeczy wbudowanych w domyślnego Minecrafta. Nie jestem pewien, czy to działa do innych datapacków. Możemy dzięki temu wyłączyć na przykład osiągnięcia, receptury craftingu, loot table i tak dalej. Do naszego datapacka też można dodać grafikę. Jest widoczna podczas wgrywania do świata i to w zasadzie tyle. Jej wymiary to potęga dwójki. Nie pamiętam, jak się to nazywało dokładnie, ale na przykład 1x1, 2x2, 4x4, 8x8, 16x16 i tak dalej. Gdy już to mamy, tworzymy folder data i tam głównie będziemy wprowadzać zmiany. Następnie folder stworzony w data nazywamy jak chcemy. Chyba że chcemy edytować data Minecrafta, to nazywamy folder po prostu Minecraft. Dodajemy folder functions i możemy już tworzyć funkcję. Nazywamy plik jak chcemy. W nazwie piszemy tylko z małych liter. Nie używamy polskich znaków, a zamiast spacji używamy podłogi. Rozszerzenie natomiast to jest .mcfunction. Teraz powiem wam różnice i działanie funkcji w stosunku do command bloku. Przede wszystkim przed komendą nie stawiamy ukośnika. Każda linijka to nowa komenda. Jeśli jest chociaż jeden błąd w komendzie, cała funkcja przestanie działać. Ja do wykrywania błędów używam wtyczki, która jest w Visual Studio. W funkcjach można pisać komentarze, ale jeśli chcemy to zrobić, to musimy przed komentarzem postawić hashtag. Rzeczy, które się zaczynają od hashtaga, ogólnie nie są czytane przez funkcję. W zasadzie funkcję można porównać do zwykłego command bloku i chain command block. Wykonuje wszystkie komendy naraz, w kolejności od góry do dołu. Również i inne funkcje, które się znajdują po drodze odczytu tej funkcji. Jeżeli napiszemy w funkcji na przykład say hi tp małpa s o 10 kratek do góry i zrobimy execute as małpa a run function, w razie co też nagrałem już poradnik o execute, to wszystkie komendy w tej funkcji zostaną wykonane indywidualnie przez każdego gracza. Jeszcze nie wspomniałem, ale można dodawać na przykład foldery do funkcji, dzięki czemu wygląda to tak, a nie tak. Możemy też zaplanować funkcję przy pomocy schedule, aby aktywowała się po jakimś czasie. Nawet jak wyjdziesz i wejdziesz do gry, funkcja się i tak wykona. Wspomnę jednak, że na końcu możemy dodać add. Na przykład jeżeli nie dodamy add i damy dwie funkcje, które są zaplanowane po czasie, to ta, która została najpóźniej wykonana, nadpisze drugą. Więc wykona się tylko jeden raz funkcja. A jeśli dodamy add, to wykonają się obie w innym czasie. Zaplanowane funkcje można też anulować przy pomocy schedule clear i nazwa funkcji. Jednak tym razem, jeżeli użyjemy execute as małpa a run schedule function, funkcję wykona świat lub serwer, a nie określony gracz, więc to trzeba mieć na uwadze. Możemy również aktywować funkcje bez ingerencji gracza. Stwórzmy funkcję loadywork, zazwyczaj tak je nazywam. Wracamy do folderu data, dodajemy minecraft, następnie tags, functions i dodajemy dwa pliki, load.json i tick.json. Load sprawi, że jeśli odświeżymy datapack lub załadujemy świat na nowo, odpali się raz na samym początku funkcja, w tym wypadku load. Od razu mówię, że jeżeli chcecie coś wyświetlić na ekranie, na przykład chat lub title, zróbcie to ze schedule, gdyż load działa od razu, a graczu załaduje się wszystko delikatnie później, więc nic nie zobaczy wtedy. Tick, jak sama nazwa wskazuje, funkcja tam zapisana będzie wykonywana co tick. Prawie to samo co repeat command block, ale lekko się od siebie różnią, nie ma to za bardzo znaczenia. W skrócie funkcja będzie wykonywana 20 razy w ciągu sekundy, gdyż 20 ticków to 1 sekunda. Teraz pokażę komendy dodane w 1.20, gdyż są ekskluzywnie do funkcji. Return to komenda, która zatrzymuje funkcję w momencie jej wykonania. Zanim dodano tą komendę, żeby wyłączyć funkcję, trzeba było wpisać wiele zmiennych, że jeżeli jest to i to, to funkcja ma się nie wykonać. Zrobiłem prostą funkcję, która raz wykonana zapętli się i wykona w ciągu jednego tika 65536 komend, tych samych. Gdyż to domyślna wartość dla game rule'a odpowiedzialnego za maksymalną długość ustawionych chain command bloków w rzędzie. Ale by tyle razy się nie zapętliła, dodam, by wykrywało, że jeśli dobije do 100 punktów, ma się zatrzymać. Wartość za return nie ma znaczenia, ale jest wymagana. Przy użyciu execute można ją dać na scoreboard, wtedy dostaniesz na przykład informację, że to
jest akurat scenariusz pierwszy, dobił do 100 punktów. Dodano coś takiego w 1.22 jak makro. Makro pozwala na wykonanie tej samej funkcji, ale z innymi wartościami, jakie chcemy dodać. Aby makro działało, musimy w funkcji dać komendę, która zaczyna się znakiem dolara. Następnie piszemy komendę, jaką chcemy, ale miejsce, jakie mamy zamiar zmienić, już zapisujemy dolar, w nawiasie nazwa, jaką chcemy i tyle. To miejsce zostanie zamienione w następujący sposób. Wpisujemy funkcję, a na jej końcu nawias. W cudzysłowiu, to co zapisaliśmy w nawiasach w funkcji poprzednio, dwukropek i ponownie cudzysłów, ale co chcemy, żeby zostało użyte. Na przykład chcę, by title wyświetliło inne słowo, a w innym wypadku jeszcze inne słowo. Jak to słowo wpiszemy tutaj, to będzie wyświetlało to, co napisałem. I to w zasadzie chyba wszystko o funkcjach.